Szanowni Państwo, okres sprawozdawczy w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Sieradz i nie tylko, we wszystkich strażach pożarnych trwa, a ze mną dzisiaj ochotnicy strażacy z Kłodzka. O, od prezesa zaczniemy, tak? Dokładnie. Jakub Łuś. Jakub, tak? Maja Gocałek. Karolina Płachta. Mateusz Niewiecki. Oraz Łukasz Gocałek. No właśnie, to jest ta młoda grupa trzon Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku. Kochani, chciałem się was zapytać, jak się czujecie generalnie jako strażacy i co musieliście, na przykład jako panie, jakie warunki trzeba było spełnić, żeby ochotnikiem zostać? No, przede wszystkim to są potrzebne chęci i chęć pomocy innym. Też jeżeli chodzi o szkolenia, jest to dla kobiet troszeczkę trudniejsze niż dla mężczyzn. No a poza tym to przede wszystkim chęci, no, to jest najważniejsze. Panie prezesie, tak poważnie się zapytam, przeciętnie młody człowiek, który chciałby zostać strażakiem, ochotnikiem, mówię tutaj o zdrowiu, mówię tutaj o konkretnych parametrach, jakie warunki musisz spełnić, żeby tym ochotnikiem rzeczywiście zostać? Musi być na pewno sprawny fizycznie, musi mieć dużo chęci i chęć szerzenia pomocy innym, bo to jest taka podstawa. Liczymy się z tym, że narażamy się na jakieś niebezpieczeństwa w zależności od tego, jak dostosowana jest też dana jednostka, bo też trzeba patrzeć na jakieś warunki, które jednostki posiadają w swoim sprzęcie, w swoim wyszkoleniu i w ilościach jakby strażaków wyszkolonych, które posiadają w swoich zasobach. Ja panie Jakubie zapytam jeszcze o to, że jesteście jedną z nielicznych jednostek na terenie gminy, tutaj w regionie, w którym takiej ilości przyjęliście młodych ludzi w krótkim czasie. Że się szkolicie, przechodzicie szkolenia różne, podstawowe i nie tylko, a sprzętu jeszcze nie ma. No nie jest to łatwe, ale jakby to, co możemy robić od podstaw, to robimy, czyli szkolimy się, zbieramy nowych członków chętnych. W ostatnim czasie przyjęliśmy 7 młodych, naprawdę młodych członków, którzy jeszcze też nie są przeszkoleni, ale w ostatnim czasie tak samo udało nam się przeszkolić około 9 ratowników, więc teraz w zasobach mamy 19 przeszkolonych strażaków, ratowników, więc no, działamy, robimy to, co możemy, żeby to wszystko wyglądało tak, jak trzeba, żebyśmy mogli też starać się dzięki temu o coraz to lepszy i nowszy sprzęt, jaki możemy gdzieś wejść w posiadanie. Pan jest już po konkretnym szkoleniu podstawowym, ukończył panie. Trudno przejść takie szkolenie? Czy trudno? To zależy. Jeśli ktoś chce, to na pewno to szkolenie przejdzie. Dużo się nabywa na pewno nowych umiejętności związanych z praktycznie w dzisiejszych czasach z całym zakresem pracy straży pożarnej, bo jest ratownictwo techniczne, ratownictwo przeciwpowodziowe, ratownictwo medyczne, ochrona przeciwpożarowa, więc to są teraz bardzo kompleksowe szkolenia i praktycznie w jednym szkoleniu można nabyć wszystkie umiejętności. Dodatkowo są jeszcze szkolenia ze ściągania samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. Też przydatne w dzisiejszych czasach, ponieważ to ta gałąź ratownictwa jest rozwijana cały czas. No i najczęściej właśnie strażacy ochotnicy wyjeżdżają do zabezpieczenia tego terenu. Pani Majo, tutaj prezes mi podpowiada, że jest pani jedną z najmłodszych i najbardziej chętnych do tego, żeby być strażakiem. Z tego, co pani tu usłyszała, to szkolenie jest dosyć trudne. Później niestety stres, akcje gaśnicze. To jest poważna sprawa. Czym się pani kieruje, chcąc zostać strażakiem? No oczywiście chęć pomagania innym ludziom, bo to jest najważniejsze i to, żeby też mieć nowe doświadczenia w życiu i tak dalej. No ale myślę, że jednak najważniejsza jest ta chęć pomocy innym ludziom w trudnych sytuacjach. Panie prezesie, ma pan tutaj naprawdę bardzo fajną grupę ludzi. Część już jest na sali, czeka na zebranie sprawozdawcze. Widzę, że atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Czy spodziewacie się w najbliższym czasie tego najważniejszego elementu, jakim jest wóz, który pozwoli wam uczestniczyć w akcjach gaśniczych? No jest to ciężki temat, bo jednak nie są to tanie sprawy i jakby mamy świadomość tego, że pozyskanie tych funduszy nie jest najprostsze. My robimy to, co możemy, czyli piszemy wnioski do różnych fundacji, bierzemy udział w różnych naborach, tak, piszemy wnioski i petycje do urzędu gminy i no, to, co jesteśmy w stanie zrobić, to robimy. Podstawy, jakie staramy się wykonać, no, to jest ta nasza baza przeszkoleniowa, tak, ale no, jakby no, to też już daje kolejne możliwości już w dalszym rozwoju i w tych poczynaniach, które my do tej pory zrobiliśmy, żeby to wszystko pozyskać. Nie było tego mało, bo naprawdę jest szereg. Co roku piszemy około 6-7 wniosków do różnych fundacji, do różnych instytucji i no, niektóre fundusze są przyznawane, tak, bo nie wszystkie są sprzętowe, tak. No nie można powiedzieć, bo w ostatnim czasie dostaliśmy gdzieś tam z gminy jakieś nowe szafki, tak, więc to też pozwala nam na coraz lepsze funkcjonowanie i jakby nie możemy tego na pewno powiedzieć, że nic się w tym temacie nie dzieje, ale dzieje się niewiele, jeśli chodzi o takie poważne tematy i
tu jest problem po prostu, ale jakby współdziałamy razem. Wszystko przed Wami. No tak. Panie Łukaszu, jest Pan przed szkoleniem podstawowym. Czy jest Pan już przygotowany, mówiąc tu o zdrowiu i o chęci tego, żeby to szkolenie przejść? Uważam, że tak. Organizujemy też biegi strażaka. Na razie mamy jeden taki bardzo solidne wydarzenie za nami już. No uważam, że jestem dosyć dobrze przygotowany fizycznie. No i te biegi strażaka dobrze prezentują to, jak mamy się tym fizycznym. Bardzo dziękuję Wam w związku z tym za rozmowę. Życzę Wam dobrego zebrania sprawozdawczego, a przede wszystkim, żeby jak w najkrótszym czasie dotarł do Was wóz bojowy, a w konsekwencji, żebyście jak najszybciej znaleźli się w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego. To Wam życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jednostka obecnie liczy 36 strażaków, w tym 19 jest w pełni przeszkolonych i przygotowanych w akcjach ratowniczych i gaśniczych. To jedna z najmłodszych jednostek w gminie, a średnia wieku wynosi do 30 lat. Największym problemem, z jakim muszą się zmierzyć młodzi ochotnicy z Kłodzka, to pozyskanie używanego średniego wozu bojowego. Panie wójcie, miałem przyjemność rozmawiać z jedną z najmłodszych chyba drużyn, mając na uwadze to, że w ostatnim czasie bodajże 8 młodych osób zjawiło się w tej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku. Wszystko jest super. Wchodzą w szkolenia podstawowe, bardziej specjalistyczne, są zwarci i gotowi. Teraz czekają na najważniejszy element, na wóz, który jest nieodzownym elementem, żeby wykonać pierwszy krok do Krajowego Ratownictwa Systemu Gaśniczego. Jest taka szansa w perspektywie najbliższych miesięcy, może roku, a może ciut więcej? Oczywiście tutaj ja się cieszę, że w gronie tutaj są druhny, jest młodzież, dużo młodych druhów. Wiem, że szkolenia druhowie przeszli, no i jeszcze trwa remont. Jak remont będzie skończony, garaż wykończony, myślę, że będziemy się starać o jakiś samochód do jednostki w Kłodzku, bo już tutaj ten dziadziuś Volkswagen jest wysłużony, no i tu jednostce powinniśmy zakupić jakiś taki techniczny samochód, bo ciężkiego nie kupimy ani średniego, bo tuż za blisko miasta. To jest ponad 1 200 000 złotych, ale myślę, że taki samochód lekki, techniczny tu do jednostki należy się. No, patrząc na pana prezesa, naczelnika, zastępców, druhny i druhów, są naprawdę zwarci, gotowi i byliby dumni z tego, jakby mogli uczestniczyć w najbliższej przyszłości w gaśniczych akcjach. Czego panu jako wójtowi i im jako druhom i druhnom z OSP Kłodzko życzymy. Podczas zebrania wyróżnienia oraz medale z rąk zarządu gminnego otrzymali druhowie Witold Niewiecki, Mariusz Jasek, Przemysław Pietras i Michał Staniewski. W swoim wystąpieniu prezes gminnego zarządu OSP Jarosław Kazimierczak podjął zobowiązanie wsparcia strażaków w jak najszybszym zakończeniu remontu strażnicy i pozyskania wozu.